Moi drodzy przyjaciele, moja przenajświętsza rodzino, odniesiemy się teraz jeszcze do jednej kwestii, która może paru z was dotyczyć. Zdrowie ciała, czyli relacja ciebie z... No właśnie, przyjrzyjmy się przez chwilę, czym ciało jest. Ludzie rzadko zadają sobie to pytanie, tak jakby wiedzieli. Z góry zakładają, że to jest zbiór mięśni, tkanek, komórek, narządów, organów. Albo dodają do tego jeszcze poziom energetyczny. To jest jeszcze połączenie z energią, czysta energia. Ale czy ktoś zastanawia się, czym tak naprawdę jest to ciało? Owszem, czujemy je na poziomie emocji, czujemy jakieś emocje wewnątrz, mamy jakieś doznania cielesne, przyjemne lub nieprzyjemne, podobnie jak emocje, przyjemne lub nieprzyjemne. Czym to jest? Przyjrzyjmy się, tylko zadajmy to pytanie głęboko, a nie odrzucając je na zasadzie: o, ja wiem. Nie odrzucajmy tego pytania, bo jest ono bardzo istotne. Im bardziej będziesz się temu przyglądać, zauważysz, że jedyne, co ci przychodzi do głowy, to są różne mentalne etykietki. Ciało jest tym lub tym, ciało nie jest tamtym. Ciało energetyczne jest tym lub tamtym, nie jest tym, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Pewnego rodzaju rozróżnienia się pojawiają. I na podstawie tych rozróżnień tworzysz takie w swoim własnym umyśle pewne granice, ok, to jest ciało i ja teraz nazwę je moim. I wszystko, co wewnątrz niego będzie się wydarzać, to będę na to zwracał uwagę. Jeżeli jest przyjemne, to będę się cieszył, a jak jest nieprzyjemne, to będę się smucił. Zobaczcie, proszę. Jeżeli zamienimy to pytanie na takie jeszcze głębsze, czym ja jestem, to czy jestem w stanie dać jednoznaczną odpowiedź, że jestem ciałem? Nie jestem. Bo pomimo tego, że doświadczam tych różnych rzeczy, przyjemnych, nieprzyjemnych, to jest wokół tego wszystkiego pewnego rodzaju obecność. Ta obecność ma pewną intencję. Jest również tak zwany świat zewnętrzny. Czyli innymi słowy, moje doświadczenie, bo tak należy je nazwać, jest na tą chwilę sumą, zbiorem pewnych rzeczy, zdarzeń, miejsc, osób, innych ciał, innych doświadczeń, poziomów energetycznych, poziomów wibracyjnych. Tu jest dużo więcej. I jakby elementem tego wszystkiego jest to, co nazywam moim ciałem, co jest po prostu pewnego rodzaju wycinkiem, skupieniem uwagi na czymś. Na czymś, co jak widzicie, nie do końca wiemy tak naprawdę, czym jest. Jedyne, co możemy stwierdzić, czym to nie jest. I w ten sposób powstają ściany. Takie oddzielenie, że słuchaj, to jest moje ciało. Słuchaj, to są moje emocje, a tu są rzeczy zewnętrzne. Ale czy nie jest tak, że to jest, moi drodzy przyjaciele, jedno i to samo? Że to ciało, które masz, i ta cała reszta rzeczy dookoła, to jest wszystko jeden konstrukt. A ty po prostu odbierasz tylko i wyłącznie na zasadzie skupienia uwagi, na zasadzie utożsamienia, na zasadzie selekcji doznania z jednego odbiornika. Nazywasz go swoim. Wielu z was miało już sytuacje, w których odbieraliście czy emocje, czy myśli tak zwanych innych ciał, innych osób.
Skoro jesteś w stanie to odebrać, to czy któreś ciało jest twoje? Tak rozumiem, tak się umówiliśmy, że to moje jest moje, a to twoje jest twoje i nie będziemy sterować ruchami innych ludzi w taki sposób. To jest jasne. Ale czy któreś z tych ciał jest twoje lub nie jest twoje? Czy gdzieś ono się kończy, czy gdzieś się zaczyna? Owszem, oczywiście czujemy pewnego rodzaju granicę zewnętrzną, jaką jest poziom skóry. Ale czy powietrze jest oddzielone od ciała? Ciało potrzebuje powietrza. Ciało potrzebuje pewnych rzeczy, które są tutaj na zewnątrz, żeby funkcjonować. Żeby funkcjonować dobrze, potrzebuje pewną równowagę pewnych rzeczy. Czyli innymi słowy, czy ciało jest zewnętrzne? Czy jest wewnętrzne? Czy jest gdzieś kreska? Czy możesz zrobić taką, wiesz, definitywną kreskę? A co z tym, że to ciało tak naprawdę powstaje z miłości? W pewnym sensie z niczego? Dużo jest w nim powietrza, wody, pustki. Przestrzeń pomiędzy atomami jest bardzo duża. Czy tak naprawdę można powiedzieć, że wszystko jest w zasadzie puste w środku? Co tworzy ten Matrix? Bo tak należy to nazwać. Co tworzy tą matrycę spoglądania i doświadczania? Tworzy ją świadomość, mój przyjacielu, moja przyjaciółko. Twoja własna świadomość tworzy całokształt doświadczenia. I całokształt doświadczenia zawiera w sobie i doświadczenie ciała na teraz, i doświadczenie otoczenia dla tego ciała. Ale jest to jedno doświadczenie, jest to całość. Teraz pytanie, czy ty w tym jesteś zawarty? W tym tak zwanym świecie? Bo już widzimy, że ciało nie jest twoim więzieniem, tylko potencjalnie ten świat, w którym ciało się porusza. Tylko zadajmy sobie to pytanie, czy to naprawdę jest więzienie? Czy jest coś szerzej, czy jest coś więcej? Bo przecież ja czuję pewną obecność. Obecność, z którą teraz się zderzam, witam, która teraz przychodzi do mnie z mocą. Obecność nie z tego świata. Możemy nazwać ją łaską, jeżeli chcecie. Jeżeli takie słowo wam się spodoba. Czujesz to coś. Coś głębiej. Coś wewnątrz. I to jest ta perła, to jest ta wartość, z którą spotkaliśmy się wcześniej, o której rozmawialiśmy przed chwilą. Tylko patrzymy teraz na to od drugiej strony. Od drugiej strony. Wcześniej odkrywaliśmy, żeby odkryć perłę. Teraz patrzymy ze strony, a co jest szerzej niż to, co widzę. I ta przestrzeń, ta święta jaźń, moi drodzy przyjaciele, ona po prostu jest. Przychodzi do was. Przychodzi. Otula was. Otula. Otula. Kochamy was. Amen.